Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OXPL. Proszę Państwa, dzisiaj mam tarczę. Jest to tarcza szkoły podstawowej numer 2. I jest ta tarcza nieprzypadkowo, ponieważ naszym gościem jest dzisiaj pani dyrektor szkoły podstawowej numer 2 w Cieszynie, największej szkoły podstawowej tak, w mieście, pani dyrektor Katarzyna Gładczak. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Świetny pomysł i cały czas jak gdyby spełnia się ten pomysł, bo jest to duża pomoc dla rodzin, które mają dzieci z różnymi dysfunkcjami i mamy olbrzymie zaplecze wyspecjalizowanych pedagogów, specjalistów, którzy właśnie pracują z tymi dziećmi. Trzeba powiedzieć, że 2 czerwca to nie tylko gala w teatrze, ale również jeszcze dodatkowo szkoła będzie otwarta od godziny 10 do 15, żeby... Liczyłam dokładnie i dało się i mamy tą jednozmianowość, z czego się na pewno cieszą i rodzice, i nauczyciele. Teraz wygraliśmy plac zabaw w budżecie obywatelskim, więc powstanie plac zabaw. Jesteśmy otwarci na zmiany, że jesteśmy otwarci na rozmowę, dialog z rodzicami, bo chcemy, żeby rodzice byli integralną częścią naszej szkoły. Pamiętam miłą atmosferę, niesamowitą życzliwość pani dyrektor Tatuś, która też jest dla mnie wzorem dyrektora. A co z drugą częścią bunkra, bo powiedziała pani o jednej części, tak. A co się dzieje w bunkrze?